Także witam kochani. ABS, problem z ABS-em. Nie jest to nie do końca takie łatwe, że sobie wymieniamy sensor ABS-u i działa. Słuchajcie, jeżeli macie kontrolkę ABS-u na desce, pierwsze co trzeba zrobić, podłączyć komputer. Jak podłączymy komputer, sprawdzimy, które to koło jest. No to powie na przykład nam prawe koło. Następnie, czy to łożysko, czy sensor, czy przewód jest przerwany, można sprawdzić tylko rozbierając. Niestety, jak przewód szybko sprawdzicie, czyli idziecie do tego koła, odpinacie przewód, to tak jakby przerwany przewód wtedy by był. I czytacie nowe błędy. Jeżeli nowy błąd się pokazuje, oznacza to, że to nie jest przewód, przy wtykacie i tyle. Łożysko może być zabrudzone albo zasmarowane, po prostu łożysko już będzie mieć dość i smar wyjdzie. Cała bieżnia może być uszkodzona lub sensor. Osobiście, jeżeli to nie przewód, wolę wymienić dwie rzeczy, łożysko i sensor. Jak łożysko kosztuje, no może kosztować parę groszy, tak sensor nie kosztuje dużo. W autodoku do A6 kupiłem za 15-17 funtów. Jeden był za 15, drugi był za 17. No łożysko już więcej. Akurat w moim przypadku, słuchajcie, A6 C7 Audi, było to sporadyczne, czyli jeździłem i nie było żadnego problemu. Nagle dwa dni znowu był problem, za każdym razem co odpalałem. Wiele komunikatów, może wam teraz pokażę. Wiele komunikatów i znowu później znikało. Jak rozebrałem to, to powiem wam szczerze, wydaje mi się, że to było brud. Zabrudzona bieżnia. Gdybym to wszystko powymywał, poskręcał, udałoby się naprawić. No ale wiadomo, że jeżeli jest tyle rozbierania, a że jestem wariat, osobiście robię dwie strony. U siebie przynajmniej, jak klient chce, to zawsze jedną lub szukam głęboko przyczyny jak najtaniej, tylko pamiętajmy, że godziny pracy kosztują, a rozbierając raz, wszystko umyjąc, poskładając, niestety ktoś musi wziąć za to pieniądze, także wymieniamy łożysko A6 C7. Aha, jeszcze niektórzy, jak wam sensor, zdecydujecie się wymienić sensor, od tyłu się urwie. W niektórych samochodach jeszcze bym stwierdził, że można rozwiercić od tyłu. One zawsze się urywają, przynajmniej mi. My mamy tam w Szkocji taką pogodę, że to wszystko zrdzewieje. I słuchajcie, no co, no wiercimy dziurkę i nagle kawałek wpada nam i uszkadza łożysko, więc i tak trzeba to rozebrać, żeby zweryfikować, co tam się dzieje. Także zapraszam, jak wymienić łożysko w C7. Tu trochę więcej będzie, bo jest czujnik zużycia. No jak tu widzicie, trzeba niestety rozebrać pierw zacisk hamulcowy. Tam są dwie śruby. Pamiętajmy, żeby ręczny nie był zaciągnięty. Z tej strony jest czujnik zużycia, także też trzeba zdjąć. Następne dwie śruby są od jarzma, które trzeba odkręcić. Wyciągamy tarczę, trzyma się na jednej śrubce,
uderzamy. Jeżeli nie idzie, to do 40 uderzamy. No i się dokupujemy. Ściągam tą osłonę. Ona jest bardzo taka delikatna. Wystarczy oprzeć się. Przecież patrzcie na to, kurwa, ten TRW hamulce, ale powiem wam, że w ogóle masakra, syf taka, że głowa boli. Kupiłem nowe, ale nie przyszły. Dobra, ściągamy osłonę, nim łożysko i spróbujemy wymienić tego ABS sensor. Dobra, słuchajcie, pewnie zastanawiacie się. Tak, i Szkocja. Zastanawiacie się, po co wymieniam drugie łożysko, jak nie zgłaszało nic. Jeżeli jedno zgłasza, to drugie też zgłosi. Nie będzie mi już się chciało robić, to wszystko jest rozebrane za jednym. Zresztą to nie było łożysko, bo łożysko następne 140 tysięcy by zrobiło. Jak mówię, wymyć by było dobrze, a co wam powiem, no po prostu brud zasłonił ten ring na tym i ABS nie widział. Dobra, zbieramy się za łożysko. Jakbyście potrzebowali, to 19 tu idzie, nie? Dobra, słuchajcie, poluzowałem. Pamiętajcie, że samochód stoi na tym, nie? Także nie tak. Poluzujcie z powrotem jack. Tamten gość z tyłu. Starajmy się myśleć. Ja słabo myślę, ale czasami mi wychodzi, także podnosimy. No i teraz zobaczcie sobie, ten test jest bardzo brudny, zaolejony, zasyfiony, więc podejrzewam, że po prostu niedługo mógłby przestać czytać ABS. Teraz ściągamy tą osłonkę, ona tam ma bolec instalujący, pewnie się zerwie. Jak widzicie, tu jest schowany czujnik ABS-u. Miejmy nadzieję, że to wszystko będzie później działać i trzeba to ściągnąć. Słuchajcie, czujnik ABS-u jest przykręcony na imbus. Weźcie sobie, spróbujcie tutaj. Tu jest ten sam imbus. Także nabijcie sobie go tam. Gdzie to jest? Gdzieś tam jest, uwierzcie mi na słowo. Nie wiem gdzie. Ale jest tam. Nabijcie, postukajcie młotkiem, niech dostanie frez wstrząsu apolikatalakatycznego czy jakiegoś tam. Miejmy nadzieję, że się odkręci szubka, nie urwie się, bo też lubią się urywać. I się dziewczyna poddała. Widzicie, jakie
utlenione aluminium. Jak to się urwie, to jesteście w czarnej dupie, tak. Takiej czarnej. To jak widzicie, tam jest gość. Jakby on się urwał, to wywiercić otwór i nagwintować, trzeba by było to wszystko opuścić. Tu jest ten bolec. Miejmy nadzieję, że się nie urwie. Ok. So far so good. Nie urwał się. No broke. No broke. Widzicie? Czy nie widzicie? Co wy widzicie, że nie widzicie? Bo ja widzę, że widzę. No i teraz tak, słyszałem, już wam mówiłem dziwne historie, że jak tam, to jak widzicie, tam jest tyle miejsca. Odkręciliśmy śrubę. Teraz można by było tam śrubokrętę wsadzić i grzebać, ale zawsze się urwie. Jak on się urwie z tyłu, niektórzy mówią drillować z tamtej strony. No ale jeżeli będziemy drillować, to ta końcówka w końcu wpadnie tu nam do łożyska. I na nowy i rozpieprzy wszystko, tak mi się wydaje. No i dobra, z tamtej strony spróbujemy wyjąć, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Teraz tak, słuchajcie, jeżeli moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, wiecie ile ABS sensor kosztuje? 15 funtów w autodoku z limem. To pewnie jakaś oferta specjalna była. 15-20 funtów ten sensor co ja. No i łożysko. No i co, nie wymienić dwóch? Sami widzicie, że to siedzi tutaj. Jak tam się urwie, a się z tamtej strony urwało, no to już nie wyjmiemy ABS, a nie rozwiercimy i łożysko i tak trzeba zdjąć, więc mało miejsca i nie wiem, dajcie mi znać, czy dobrze myślę. Nim zniszczycie tego pierwszego, sprawdźmy, czy na pewno zamówiłem dobry. Dobra, przymierzymy go, co? Wygląda, że jest ok. Także wydubujemy tamtego. Spróbuję od tyłu śrubokrętem, zobaczymy co wyjdzie. Czy się połamie nam gość? Znaczy jak się połamie, to mamy nowy. I tak wymienimy, jak nawet się nie połamie. Wiecie co? Ja nie mam czasu na takie zabawy. Sami widzicie i chyba uwierzycie, że jest ciężko. Młotek i napierdalam, no co? Hammerhead. Z tej strony jak ciężko, a z tamtej jeszcze ciężej, nie? Rąbaniec nie chciał wyjść, z drugiej strony go wytłukłem. Wytłukłem go takim tym. Teraz tak, trzeba to wyczyścić, rozwiercić. Oczywiście to trzeba też wyczyścić i tak tu zaraz założymy jakąś folię i to rozwiercamy. Teraz kostkę wiecie, nie? Wpychamy, wciskamy i ciągniemy, ale gdybyśmy nie mogli, to tutaj ten dzęgiel pod wahacz, pod haczamy, jakby na przykład tu było zerwane, nie? To po prostu tu podhaczamy małym śrubokrętem i ciągniemy. Aha, nie wciskamy. Bo jeszcze nie jest do końca zrobiony. Dziura jeszcze tam zatkana starym sensorem.
wam mówiłem wcześniej, zapomnieli zdrapać. A łożysko jest kalfa. Zapomnimy podpiąć od BS-a, nie? Widzieliście, jak sobie kręciłem tam. Kręciłem bardzo długo i w końcu się dokręciłem, także... Jak wydrapać stamtąd ten sensor? Nie wiem. Bije, żeby tam już syf nie leciał.